No zobaczymy. Poproszę o poranną piosenkę. O, jaka cudowna. O, jaka orkiestra moja. Cześć, kochanie. Cześć. O, jak pięknie, cieniuteńko. Kotecie, kłakuńka. Cześć, kochana. Cześć, malutkie. Jadłyście wszystkie mleczko? Moje słoneczko słodkie. Moje słodkie słoneczka. Moje kochane. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Już nastawiamy, bo już nam zaśpiewały, a ciotka dalej. Tak? Zaśpiewały kotki. A ciotka dalej tutaj kręci, tam jest brać się do roboty, koty. Już. Zobaczymy, czy wszystkie bączki będą jadły. Dzień dobry. Czekajcie, wam to zabiorę, bo wy jesteście... Wam nie potrzeba tutaj Feliwaya, bo wy jesteście tu chyba bardzo szczęśliwe. A tam tamtym koteczkom. Kto zepsuł tunel? Czy możecie mi to wytłumaczyć? Kto zepsuł tunelik? Bo już widzę drut na wierzchu i potem to już się nie da naprawić. Potem jest wielki problem. No zapraszam. I mam wielką prośbę. Wszystkie kotki mają jeść. Dobra, trzy już jedzą. No i co, Buczynko? No i co z tobą? Popatrz, jaki dobry dałam. Jedz ładnie. Chyba je. Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że jest live, bo kurczę, chyba nie spojrzałam. Je. Wszystkie kotki pięknie jedzą. Wszystkie pięknie jedzą. To do mycia. Przyniosę jej jedzonko. Tu jeszcze dodam drugie, bo widzę, że apetyt wrócił. Teraz jeszcze przyniosę jej drugie jedzoneczko. Już jestem. Pokażemy, jak kotki wcinają. Wszystkie kotki wcinają. Hurra! Wielka radość. Wielkie mlaskanko. A jednak tamto lepsze. Z mamunią. Ciekawa jestem, czy też, czy te pre... No chyba będą takie same, nie? Jak mamusia. Na razie są oczywiście wężej te wszystkie pręgi ich. Chociaż na przykład tu widać, że to będzie kotek chyba jak mamunia. Wszystkie są takie same. No mamusia jest przepiękna, bardzo też taka oryginalna przez te koła takie z boku.
O, a mamusia poszła tu. A maluszki jedzą tu. No zobaczcie. No, to jest widok wart zapamiętania na cały dzień. A jeśli chodzi o zabawy kociaczków, to polecam wczorajszy filmik lub bycie na live. Wczorajszy filmik był fajny, ja wiem, że długi. Szczególnie w tej drugiej części uważam, był fajny. Tyle się działo. Zobaczmy, co tu słychać. Po nocy to jest co sprzątać, ale to jakie takie mają być kubki jak dzisiaj, to ja mogę sprzątać cały czas. Są bardzo fajne. Tak już przeszła ta niedyspozycja. Tak, kochanie? Leszczyneczka się najadła, jak bączek. Mamusia się najadła. Okej. Jeszcze tu. Już wyrzucę wam niedługo tą kuwetę, bo to przecież wszystko się tu rozwala. Nie wiem, jak ja to zrobię, żeby nie porozsypywać. Dobra, niuńki pojadły. Teraz będą szaleć. Będą tutaj nam szaleć bączki malutkie. Okej. To tutaj już szaleje. A tutaj już szaleje. Czyli specjalnie włożona ta poduszka, żeby ten stolik się nie złożył i żeby nie było z tego powodu jakichś problemów. Moje malutkie piękności, Buczynko. Ty wiesz, ja się o ciebie wczoraj martwiłam właśnie, a ty dzisiaj jadłaś i jadłaś i jadłaś. A wczoraj ci uratowało mleko mamuni. No, niektóre kotki jeszcze mają apetyt. Mamusiu, mamusiu Kalinko, wystarczy, co? Wystarczy. Może wystarczy, zostaw sobie na potem troszeczkę, zostaw. Zostaw, kochanie. Nie, nie da rady. Nie da rady. O, a one wszystkie tutaj. One wszystkie w takich warunkach, w takim miejscu. Wózek, który kupiłam dla Karola Wielkiego. Hop. Teraz się zacznie szaleństwo. Muszę ten słupek wystawić gdzieś na środek. Zaraz tak zrobię. Zaraz tak zrobię, żeby tu ciotki miały lepszy widok. Zostaw już sobie na troszkę. Zostaw, kochanie. No, zostaw na troszeczkę. Już pojadła się, bo się najadłaś, wiesz? O, ten słupeczek wystawimy tu i liczymy na to, że kotki go odkryją. O, proszę bardzo. Chyba się bardzo. Właśnie mówiłam tam na dole, że moje kotki nie mogą mieć żadnych piłeczek, żadnych myszek, bo wszystko zaraz, jak tylko jest sekunda jakiejś przerwy i okazji,
to przychodzi pies i wszystko rozkłada na czynniki pierwsze. Każdą myszkę, każdą piłeczkę zazdrości, że kotek się bawi. Tak? Tutaj lubicie, tak? Tu się lubicie bawić i zawsze złożycie ten namiot. Zawsze. No, taki to jest namiot. Nie wiem, dla kogo on jest zrobiony. Skoro kotki składają go w sekundę. Ja tutaj poprawiam i za chwilę jest to samo. Bo oczywiście trzeba na namiot skakać. Jakżeby inaczej. O, właśnie. Pięknie. Miśku. Chodź na dół, maluchu, zobacz. No, hop. No, hop. Ziuba, gdzie ty jesteś? O, chodź, robimy wam sesję zdjęciową na słupku, dobra? Poczekaj do ciotki. Tak, kochana, tak. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. Jak tam nowa kiciulka? Siedzi schowana, tak? A jak tam nasza kochana? Dzień dobry, Hanciuniu. Jak ty się cieszysz, że ja przyszłam, już to widać. Jak ty się cieszysz, kochana. Jak ty się cieszysz. Jak ty się cieszysz, moja malutka. Oj, dzień dobry, słoneczko. Uch, już nie wiesz, co masz wyczyniać. Nawet brzuszek dajesz ciotce. Nawet brzuszek. Zobaczcie, do czego to doszło. Do czego to doszedł ten kotek. Jaki kochany. Jakie słoneczko. Moja kochana, moja. Przykro mi, że będziesz jeszcze raz przeżywać takie przyzwyczajenie. Ale dasz radę. Pierwszy już przełamałaś, to już będzie dobrze. Taki mruczaczku nasz. Ty jesteś kochany kotek, naprawdę kochany. Kochany, jak już się troszkę odważysz, to wychodzi z ciebie dopiero ten dobry charakter, tak? Dawaj bziuch, dawaj. Dawaj bziucha. Dawaj bziuśka mojego ślicznego. No czekaj. Będziemy kropić uszka i karmić i kotki oporządzać, dobra? No to tradycyjny filmik z naszą niuńką kochaną. Zakropimy uszka. Oj, oj, szybko drugie, bo tutaj leci ta maść. Już po wszystkim. Już po wszystkim. Teraz troszkę przytrzymamy, tak rozsmarujemy. O, ślicznie, ślicznie. Moja kochana. A jak tam całuski dzisiaj? O, jak tam całuski mogą być, ale piękne niebo. Jakie piękne, wiesz, gdyby nie ta budowa, to byłoby taki, byłby cichy poranek, piękny. Mogą być całuski? A, dzisiaj już lepiej. Dzisiaj już lepiej całuski. Całuski i dwie rybie łuski. Bierzemy Hanciulkę teraz, wiesz, ty możesz się oddalić do jedzonka. Tu masz jedzonko. Proszę bardzo, chodź, opkaj. Hop. A ja biorę Hanciulkę, chodź. Nie Hanciulkę, tylko Klociulkę. A ty wiesz, że Klociulku, dzisiaj jedziemy na kontrolę daleko. Daleko jedziemy, kochanie. Będziesz musiała niestety słoneczko wytrzymać, wiesz? Czekaj, czekaj. Pięknie, pięknie, już, dzisiaj nam poszło jak z bajki, wiesz? No jako kochana kiciulka, o, no rozluźnij troszeczkę gardziołko, rozluźnij, o tak, no tak, no tak, kochani, moja kochana moja, tak, malutka. Kocham cię, wiesz? Kocham. Jesteś grzeczna. Dzisiaj już było cudownie. Jestem ciekawa, co pan doktor powie, jak powie,
Jest dużo, dużo lepiej. Proszę klopić tylko raz w tygodniu. Tak? Dobra. No cóż, zobaczymy. Pierwsza próba. Pierwsza próba. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Cześć, kotunka. Jesteś? Jak ty tam, kochanie, jesteś? Chodź, słoneczko. No chodź. Chodź, kochanie. Chodź, malutko. Chodź troszeczkę. No chodź. Chodź. Oj, czekaj, bo mi jest tak niewygodnie, żabciu. No. Chodź, słoneczko, troszeczkę. Chodź. O, popatrzcie, ja ją tutaj głaszczę. Ona jest taka przerażona, to jest naprawdę aż dziwne. Feliway tutaj dałam. Chciałabym jeszcze podać jej, mam taki olejek CBD dla kotków. On czasami działa podobno. Ale nie, no słuchajcie, ja wsadzam rękę, bo ona mnie nie atakuje. To jest bardzo ważne. Chodź, Mimka, troszkę, chodź. Chodź, kochanie. O, wiem, że tak brzydko cię biorę, wiesz, ale chodź tutaj do mnie. O, tak, dobra. No, widzisz? Taki ładny kotek, chodź na kolanka, chodź. Śliczny. No, widzisz, coś masz na nosku, jakiś paproszek, tak? No, zobacz. Tak, wydajesz się taka groźna. O, już nie masz paproszka, tak? Taka gluźność, jaki cię wydaje, tu proszę, jaki słodziak. Jaki słodziaczek, kochany. Nie trzeba tak się bać, leleczko. Zobacz, a ty jesteś też taka drobniutka. Jaka ty jesteś śliczna. W końcu się możemy tobie przyjrzeć. Zobacz, chodzi sobie Klocia. Się nie boi. Chodzi sobie Hancia. Zobacz, jaka śliczna kiciunia. Jakie ty masz piękne łapki, jak ona jest drobniutka, słuchajcie. Nie, no fajna, zobaczcie. Gdzieś miała tutaj cięciem bocznym zrobione, zabieg. Jak się cieszę. To jest cudowna wiadomość. Kochana. Kochana. Zobacz. Damy ci ten olejek, ja wiem, że koty go nie lubią. Więc nie będzie to przyjemna sprawa. Ja muszę ci troszkę ulży w tym strachu, wiesz? Już, już, już. Już po wszystkim. Tak, już po wszystkim. Moja malutka. Cieszę się. Cieszę się, zobaczcie. W ogóle nie trzymam. Kochana. Przeszłaś takie straszne stresy. Już czas się odstresować. Tak, malutka. Tak, kochanie. Tak, języczkiem jeszcze połykasz ślinkę. Jesteś bardzo zdenerwowana. Dobrze, pójdź sobie tutaj. Nie bój się. No i sobie tutaj. Tak. A zobacz, masz tu jedzonko. Popatrz, kochanie, masz jedzonko. No zobacz. Widz? No widzisz? Zobacz, jaki śliczny kot. Nie. Nie. Zobacz. No zobacz. Śliczny kot. Najważniejsze, że nie zjada żywcem. Wiecie co? Ta Aria była taka sama. Taki dzik, pamiętacie? A za dwa dni prężenie. Za dwa dni po prostu kotek cudowny. Dobra, już wyjdź z tamtej dziurki, to już będzie bardzo dobrze. Gratulacje, było super, Monika. Super. No i ostatnia gwiazdeczka, nasza Sycylka. Wiecie, że ona jest bardzo fajna? Taka drobniutki ma ten wzorek, też taka ciekawa kiciunia. Z ciemnym noskiem, już ma ładniejsze oczka, już lepiej wygląda. Puchata.
Dwa razy już odrobaczona, miseczki puste, kubka ładna. Ty jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że szybciutko się ktoś zakocha. Tak. No to co, oporządzamy cię, niuńku, tak? Oporządzamy niunieczka małego. O, popatrzcie, jaki to jest fajny kotek. Nie uciekaj, rybko. Mówię, że fajny, a ty uciekasz? No jak to? O, jaki zły kot się zrobił. Fajna, fajna jest. Wcina pączuszek. Fajnie. Wszystko się udało, leki podane. Będzie sobie wcinać. Śliczna kiciunia. Co wy robicie tutaj? Zabawy trwają, tak? O, jaka fajna zabaweczka. Tam na górze kotki mają milion piłeczek, a wy tutaj jesteście pokrzywdzone. Tak, Majeczko? Ale tutaj co nie dam, to przychodzi dziad pies i wszystko zjada. Albo rozrywa, niszczy. Tak, pięknie. No daj, rzucimy. No, rzucimy, chodź. Hop. No, Blosie. Aga? Rudzielce, moje kochane. Rudzielce, dzisiaj się nic na razie nie dzieje z Majką. To jest też tak śmiesznie, że rano, te rzeczy się dzieją rano. Jakieś konflikty. Potem jest już cały dzień, ja nic nie wiem, żeby coś było nie tak. Ale rano, prawda? Różnie bywa, nie? Prawda, Majuniu? Dobrze, że ty się nie przejmujesz. Jesteś twarda zawodniczka, nie? Jakiś tam Rio ci nie podskoczy. Tak, fikuńku? No tak, śliczny piesek. Czekaj, znajdziemy tego. Tą piłeczkę. Piłeczka. Gdzie jesteś? Jest piłeczka. Uwaga. Fikuniu, zostaw mu to, kochanie, zazdrośnico. I tak jak tylko pójdę, to zaraz to pogryziesz. Kituniu, nie mogę cię teraz puścić, bo idę do kotków, nie będę pilnować. No, gdzie już? Jest pod kanapą? Aj, 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 aj. To są dopiero łobuzy, nie? To są dopiero łobuzy. No i tak, tak. Dobra. A ja idę do piesku, Boże. Do kotków, bo mam ich trochę, to trzeba. Godzina niewyjęta dyżuru. A tak bym to wróciła do brzegu.